W Opolu trwają obchody stulecia utworzenia tutaj pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Na uroczystości przyjechali przedstawiciele piątej, ostatniej dzielnicy pogranicze ze Złotowa w Wielkopolsce. Apel poległych, salwa honorowa i upamiętnienie działaczy Związku Polaków w Niemczech. Instytucji zrzeszającej tamtejszą mniejszość polską w Republice Weimarskiej, a potem III Rzeszy. Dzisiaj świętujemy bardzo ważną datę, zarejestrowanie pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech w Sądzie Obwodowym w Berlinie. Dokładnie wydarzyło się to 100 lat temu, 7 listopada 1923 roku. Dzielnic było 5. Główne diaspory Polaków w Niemczech mieściły się jeszcze w okolicach Berlina, na zachodzie Rzeszy, w Prusach Wschodnich i w okolicach przygranicznego Złotowa. Nasza współpraca z rejonem złotowskim, z rejonem Zakrzewa jest tak ścisła, bo te dwie dzielnice łączy wiele rzeczy i wiele spraw. Mieszkańcy Złotowa i okolicznego Zakrzewa udowodnili dzisiaj przywiązanie do tradycji współpracy z rodłakami z Opola, przybywając do dawnej siedziby pierwszej dzielnicy ZPWN. Działacze i członkowie Związku Polaków w Niemczech przyjeżdżali do pierwszej dzielnicy, aby tu tworzyć szkoły polskie, tak jak na przykład Jan Rożeński, czy też Janina Kłopocka, czy pani Helena Ler. We wszystkich 5 dzielnicach działało 32 tysiące Polaków. Organizacja zaczęła przeżywać kłopoty po dojściu do władzy hitlerowców. To wtedy powstał znak rodła, którym działacze przechytrzyli nazistowską cenzurę. Przedstawia on Wisłę z Krakowem. W 1938 roku Związek podczas pierwszego zjazdu w Berlinie uchwalił 5 praw Polaka. Oni nie bali się, mimo że nie wolno im tego było może aż tak łatwo mówić. Jesteśmy Polakami. Chcieli być wierni wierze swoich przodków. Wyznawali tą wiarę i w tej wierze wychowywali swoje dzieci. Dziś, jak podkreślają organizatorzy obchodów, pamięć o tym jest równie ważna co 100 lat temu. Wojciech Bulasz, Kurier Opolski.